Dzień dobry, my dzisiaj z mamą sobie od samego rana urządziłyśmy rejs po szmateksach. Ja znalazłam kurtkę. To jest taki płaszcz marynarski w granatowym kolorze z firmy French Connection, który jest wykonany praktycznie z 80% wełny. Troszeczkę jest za duży na mnie, ale chyba przeszyjemy guziki i spróbujemy, może się uda. To mam jeszcze taki fajny sweter z gwiazdkami, ale to też później wam kiedyś pokażę pewnie. Także jestem bardzo szczęśliwa z Łowów. I idziemy dalej. Kupiłam też sok z pokrzywy, bo wiele z was mi polecało. Się przejęło bardzo moją anemią. Podobno ma w kilka tygodni zniwelować problem niedoboru żelaza. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać w tej kwestii. Dam wam znać. Taka butla kosztuje 13 zł u mnie. Patrzcie, jakie piękne bombki na Podlasiu mamy. Tutaj wszystko ręcznie robione. Ta jest przepiękna. Chciałabym taką silnicę zrobić. Cudowne. Tylko malutka. Tym sobą się trochę nudzi. Put in all the girls, all the nurses. That's what I'm not obviously. My już jesteśmy z Gavem, z Jamesem w mieście, załatwiamy kilka spraw. Wydarzyło się dzisiaj coś bardzo pozytywnego. Także jesteśmy szczęśliwi. Teraz idziemy na pocztę, na Warszawsku znowu, wysłać kartki, bo dostałam kilka kartek od mojej koleżanki z pracy, która ma dużo rodziny w Polsce. A później idę, słuchajcie, do trychologa na wizytę, pierwszy raz w życiu. I zaczyna padać deszcz, chowam aparat, bo się boję, że mi zaraz przemoknie. Tutaj jest mocz, ale pomocnik. He's a massive helper, isn't he? Ale idę sobie kręcę. No, nie tutaj, synku. O, tutaj. O, jeszcze troszeczkę. To jest Jezusek, wiesz co? Stojęce tutaj. Dobra. Jeszcze jeden, jeszcze mamy kilka do przyklejenia, tak? Okej, to ty trzymaj. Mama tutaj zakleje Azę z cioci. Tutaj przyklejamy, o tak. Tip, tap, 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 tap. Teraz przykleję tutaj. No, przyklej. Przygładź ładnie. Ale super. Ale tutaj. Sięgniesz? Brawo! Kolejny list. Wszystko ok, zaadresowane. Dobra, wkładaj. Przeczekaj mnie. Synku, ale to ciocia chciałaby, żebyśmy listy jej wysłali. Wkładaj szybko. Brawo, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. I ostatni. Dziękuję, James. Ale z ciebie pomocnik. Okej. Teraz pan listonosz przyjdzie i zabierze je wszystkie, wiesz? Okej. Zaraz wam opowiem, jak zła jestem po wizycie u trychologa, która się nie odbyła, bo już powiem wam za sekundę. Ale na pocieszenie dostaliśmy paczki z prezentami dla naszych rodziców i ze zdjęciami. Tutaj jest Gawa, tu jest moja i nie będę wam wypokowywać, bo zostawia tak jak jest, ale tutaj widać zdjęcia naszej instagramowej z Jamesem, moja mama będzie w niebo wzięta. Rodzice w sumie. I ja myślałam, że tutaj będzie tylko poszewka, tu jest, słuchajcie, poduszka. I jeszcze tutaj mamy super sprawę. Gawinku, can you open it, please? To są zdjęcia, które też właśnie wydrukowałam i zrobiłam z nich jakiś fajny kolaż i to są takie malutkie, one są takie dosłownie, pokaż, show it, compare it to my hand, Gav, the size. It's wicked, zobaczcie. Show some more. Ojejku, super, ja się tak cieszę, będziemy, stworzymy z nich jakąś fajną kombinację zdjęć. Co dobrej jakości, Gavin. The prints are really nice. I love the frame. Especially this one. This one's really good. Obviously because you own it. Oh yes, yes. Zdecydowałam się, że jednak zachowam płaszcz. Jest trochę ma też za długie rękawy, ale zaraz mama kazała mi rozpróć tutaj tę poszewkę. To rozprujemy, postaramy się troszeczkę. Tutaj się wydaje, że jest pokosmocona, ale to chyba tylko rękaw. Zaraz skrócimy trochę rękawy i przyszyjemy guziki. Ma takie właśnie marynarskie, zaraz wam pokażę. Coś w tym stylu. Tylko właśnie nie podobają mi się, bo ma też takie pogony na rękawach. A tutaj wam teraz tego nie pokażę. Ale to też jakoś zaraz zmienimy i powinno być super.
korzystając z okazji, że właśnie będę robić demakijaż, pomyślałam, że też przy okazji powiem Wam o tym, jak wyglądała moja dzisiaj wizyta, a w sumie jej brak u trychologa. A tak bardzo czekałam, tak bardzo chciałam iść dowiedzieć się, żeby ktoś w końcu mi powiedział, jaki jest mój problem ze skórą głowy. Zaczęło się od tego, że jedna z Was pewnie chciała pomóc, wierzę w to głęboko, napisała mi wiadomość, że sieć gabinetów, takich salonów, które się specjalizują właśnie w badaniach trychologicznych, Hair Medica, prowadzi też działania, badania teraz i są promocje, że za niektóre są refundowane. Akurat w moim mieście nie było, ale mimo wszystko zapisałam się, bo chciałam po prostu spróbować i się dowiedzieć czegoś ciekawego. I co się okazało, że zaszłam tam dzisiaj i to wyglądało jak gabinet kosmetyczny, fryzjerski. I co się okazało, że osoba, która miała przeprowadzać mi te badania, też jest chyba fryzjerką. Nie wiem, może ma jeszcze jakieś dodatkowe wykształcenie, nie mam pojęcia. Nie chcę tutaj nikogo oceniać, bo to nie byłoby fair. I jakie moje zdziwienie, kiedy ta pani poinformowała mnie o tym, że niestety, ale badanie się dzisiaj nie odbędzie, bo ona dawno temu poinformowała wszystkie tą firmę Hair Medica, że zawiesza działalność na miesiąc grudzień. I trochę mi się zrobiło przykro, nie oszukujmy się, no bo ja nie zostałam o tym poinformowana. Jeszcze wczoraj dostałam maila potwierdzającego wiadomość, potwierdzającą, nie zapomnij o spotkaniu dzisiaj w Hair Medica. Jestem trochę zawiedziona, trochę bardziej niż trochę i nie wiem, co się teraz stanie, bo podobno nie było wolnych terminów, pani jest zajęta przed świętami, przed Sylwestrem, mógł się domyślić, że więcej ma klientów takich, wiecie, fryzjerskich niż takich, jak ja bym chciała się dowiedzieć, co się dzieje nie tak. No i powiedziała mi, że może po świętach nie będzie mogła przyjąć, a ja po świętach tutaj już nie będę, dlatego jestem naprawdę zawiedziona i nie wiem, co mam teraz zrobić. Jeżeli może macie kogoś, jakiegoś dobrego trychologa w Białymstoku, dajcie mi znać. Takiego naprawdę z sercem, który wysłucha mnie, a także z drugiej strony nie chciałabym tej osobie za dużo mówić, bo chciałabym, żeby ona mnie poinformowała, powiedziała mi i mam nadzieję odpowiedziała na moje pytania i w końcu pomogła z moim problemem. Także taka dość przykra sytuacja, ale zostawmy to. Zabieramy się za demakijaż. Wiem, że część z Was pytała mnie, jakie kosmetyki mi Aga poleciła, Agnieleczka. I tam wypróbowałam podkład z Clarins i róż do policzków i coś jeszcze Aga mi da, i pomadkę Burberry. I powiedziałam jeszcze o chusteczkach takich pomagających do demakijażu. Sorry za szeleszczenie. I moja mama mówiła, że też ich używała i kupiłam sobie dwa rodzaje. Nie wiem, czy one się różnią, bo w dotyku czuć wygląda identycznie. I pierwsze z nich to tamy dla dzieci, dla noworodków i niemowląt, 100% bawełny organicznej, ja mam nadzieję, że to dobrze pokazuje, ale tutaj to tamy tylko, że nie dla dzieci i różnica między nimi jest taka, chyba że jedne są organiczne, drugie nie. I czekajcie, tych wczoraj używałam, dzisiaj zobaczę sobie, jak te się sprawdzają. To jest 30 sztuk i wiecie, ja uwielbiam proces oczyszczania buzi za pomocą kremów, balsamów i mam szmatki musinowe, które bardzo regularnie piorę, ale to troszeczkę mnie denerwuje przy takiej szmatce i naprawdę jest mocno, bo wczoraj ją testowałam i nie wiecie, myślałam, że będzie, pokulkuje się od razu, że nie będę mogła dwa razy umyć nią buzi, a jest wręcz przeciwnie, dlatego jestem bardzo pozytywnie zaskoczona i jestem zadowolona i będę czekała, może jeszcze uda mi się kupić jeszcze ze dwa opakowania, zabiorę ze sobą i będę miała wolność przez kilka miesięcy od mycia szmatek musinowych. Taką ciekawostkę mam i tutaj muszę uważać. Musiałam trochę zmienić moją konstrukcję, na której stoi mój aparat. Aga mi poleciła taką maść, babkę, nie babkę, tylko papkę. Nie wiem, z czego ona dokładnie jest wykonana, bo nie sprawdziłam składu. Od Jadwigi, którą jej poleciła z kolei jakaś kosmetyczka. Ja wieczorem sobie zrobiłam tutaj, wiecie, nie wiem czemu, mam sestrę, jakieś takie dwa wypryski z sestrą też. I ona mi, wiecie, sobie poleciła właśnie, żeby posmarować taką grubszą warstwę. I ja byłam w szoku, ja byłam po prostu w takim dużym, głębokim szoku, jak ona następnego dnia mi wysuszyła pryszcze, następnie później się kolejny pojawił. Ale będę musiała się w to też chyba zaopatrzyć, w taki, wiecie, doraźną pomoc w walce z wypryskami nieprzyjacielami. Na razie kończę. Nie wiem, czy dzisiaj to się jeszcze będę nagrywała, chociaż mama właśnie skończyła mi przygotowywać tą moją kurtkę, płaszcz, o którym Wam mówiłam wcześniej. Już skróciłyśmy, to miałyśmy skrócić, przeżyłyśmy guziki i zaraz pewnie będzie gotowy, ale już jest ciepło, także nie wiem, czy to jest sens, żeby to Wam pokazywać. Dlatego pewnie się to pojawi jakiś inny przy okazji innego filmu. A ja teraz mywam makijaż i słuchajcie, idę się relaksować, tak jak to bywa, bo jeszcze długi dzień jutro przed nami, dużo do załatwiania. Trzymajcie się, pa!